Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Jan, Benedykt, Izaak, Mateusz i Krystyn. Pustelnicy, męczennicy. Grób. W kościele Bernardynów w Kazimierzu, Kaliskie. Obraz. Przedstawia pięciu męczenników w habitach kamedulskich z palmą męczeńską w ręku. Życie. Jan i Benedykt byli Włochami i uczniami świętego Romualda. Wiedział o nich Bolesław Chrobry i zaprosił do Polski, aby krzewili w niej wiarę Chrystusową. Gdy przybyli, dał im król za towarzyszy czterech Polaków: Izaaka, Mateusza, Krystyna i Barnabę. Zamieszkali wszyscy w Puszczy Kazimierskiej. Jako mieszkania służyły im szczupłe i ubogie celki, które sami pobudowali. Pożywienie przysyłał im król. W modlitwach i rozmyślaniach uświęcali dusze swoje, lecz nie zapominali także o zbawieniu bliźnich. Całe tłumy ludzi drogą od Kruświcy do Kalisza podążały do pustelni żądne słowa Bożego. Chętnie im bracia służyli nauką o prawdach wiary. Pewnego razu odwiedził pustelników król Bolesław. Poznał ich ubóstwo i umartwienie w jedzeniu, wielką karność i ogromną pracowitość. Ucieszył się król z tak bogobojnych i pożytecznych zakonników. Gdy odjeżdżał, polecił modlitwą pustelników siebie i państwo swoje i zostawił im pewną sumę pieniędzy. Dowiedzieli się o tym swawolni żołnierze królewscy. Gdy tylko króla odprowadzili do Konina, natychmiast nocą ruszyli do pustelni i od pustelników zażądali pieniędzy. Nie otrzymali ich i ze zemsty pustelników zabili. Ciała męczenników pochował król w Gnieźnie. Później sprowadzono relikwie jednego z nich do Kazimierza. Papież Paweł V w roku 1610 nakazał ich czcić jako świętych. Legenda. Gdy król zostawiał pustelnikom pieniądze, przełożony ich Benedykt nie był przy tym obecny. Skoro wrócił do pustelni i zobaczył u braci złoto, bardzo się zasmucił i rzekł: jakoż my złotem obciążeni za ubogim Chrystusem iść możemy? Pod pozorem jałmużny złotem bawić się będziemy? Sobie na potępienie, a bliźnim na zgorszenie. Uradzili tedy razem, ażeby te pieniądze Barnaba natychmiast odniósł królowi. Gdy ten już był w połowie drogi, wnet owi żołnierze królewscy napadli na pustelników. Nie uwierzyli słowom ich, że w pustelni już pieniędzy nie ma. Splądrowali wszystkie celki. A nie znalazłszy nigdzie pieniędzy, braci zamordowali. Modlitwa. Prosimy, Panie, niech nas, męczenników Twoich, Jana, Benedykta, Izaaka, Mateusza i Krystyna, chwalebne dnia dzisiejszego triumfy tak rozweselają, abyśmy za ich wstawieniem się do tej doszli niebieskiej ojczyzny, w której oni, szczęśliwie z aniołami połączeni, bezustannie majestatu Twojego niewymowną światłością się cieszą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.